Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił 12, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12, Szymona, któremu dał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym dał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu, dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, widzimy, jak Słowo Boże prowadzi nas przez poszczególne dni naszego życia. Pamiętamy, jak w poniedziałek rozważaliśmy, w jaki sposób pościć, czym jest piątek, do jakich owoców ma prowadzić nasza wstrzemięźliwość, wyrzeczenia, które podejmujemy. Dzisiaj jest okazja do weryfikacji tego, bo przeżywamy właśnie ten dzień piątkowy. Jak słyszeliśmy we wczorajszej Ewangelii, Jezus chodził ze swoimi uczniami, nauczał, uzdrawiał, wyrzucał złe duchy. Ludzie się garnęli do Niego. Trudno się dziwić tej sytuacji, bo jeśli człowiek namacalnie widzi pewne dobra w swoim życiu, które powstają, których doświadcza, widzi sytuacje, w których sam by sobie nie mógł pomóc, a przychodzi z pomocą Jezus, posługując się też swoimi uczniami, taka sytuacja wzbudza euforię. I właśnie wtedy, gdy tak wielu garnęło się do Jezusa, On wychodzi na wspomnianą w dzisiejszej Ewangelii górę i z ogromnego zastępu uczniów wybiera szczególnych 12. Zna ich wszystkich po imieniu, zna ich przeszłość, zna ich przyszłość, zna ich dobre strony, ale też i ogromne słabości. Jest to zawsze tajemnica, dlaczego Pan Bóg i do takich dzieł wybiera te właśnie osoby. Skoro po ludzku często przychodzi myśl, pewnie ktoś inny daną posługę w Kościele, w świecie, pełniłby lepiej. My tego wszystkiego nie ogarniemy swoim rozumem, nie zrozumiemy do końca. W swojej pokorze przyjmujemy, że Pan Bóg wie najlepiej, kim i w jaki sposób posługiwać się dla Jego dobra, ale też i dla dobra całego Kościoła. I zobaczmy, ta dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że Jezus zostawił im wolność. To znaczy wybrał tych, których chciał, ale musi być wolność, aby realizowało się powołanie. Dlatego też i człowiek odpowiada na zaproszenie Chrystusa, a oni przyszli do Niego. Odpowiedzieli Jezusowi na Jego powołanie. Nasza obecność dzisiaj tutaj w świątyni jest tak samo naszym wolnym wyborem, odpowiedzią. Pan Bóg nas powołał, a myśmy przyszli na spotkanie z Nim, bo wiemy, że od tego spotkania zależy sens i głębia naszego życia. To jak wykorzystamy każdą chwilę tego dnia, ale i do czego nas te nasze wybory będą prowadziły. Dlatego często mówimy, że dzisiaj w Kościele też nie ma kryzysu powołań. Jest zupełnie inny kryzys. Dlaczego człowiek nieraz na powołanie Pana Boga nie odpowiada albo nie chce odpowiedzieć pozytywnie? Dlaczego boi się odpowiedzi na
to pytanie o swoje powołanie bez względu na to, jakie ono jest, do czego nas Pan Bóg powołuje. To jest kwestia relacji człowieka do Pana Boga, zaufania do Pana Boga, miłości do Niego i głębokiego wewnętrznego przekonania, że Pan Bóg ma najlepszy plan na nasze życie, dlatego że On nas stworzył. Dlatego zobaczmy, że Chrystus ustanawia owych 12 dla dwóch posług. Pierwsza to jest głoszenie nauki, a druga wyrzucanie demonów. Każdy powołany, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, ma swoje imię. Nie jesteśmy anonimowi, nie jesteśmy jakimś trybikiem w maszynie, ale jesteśmy znani przez Boga z imienia. Imię każdego z nas coś oznacza, ale również każdy z nas otrzymuje niepowtarzalne zadanie w historii świata. Nikogo innego takiego jak my nie będzie. I dlatego też odpowiadając na powołanie Pana Boga, stajemy się ludźmi szczęśliwymi. Dlatego dzisiaj, na ten dzień, Pan Bóg zostawia nas z pytaniem, jakim jestem apostołem? Dla tych, którzy gdzieś są daleko, a może przede wszystkim dla tych, którzy są bardzo blisko nas. Amen.